Dzień dobry. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Przychodzimy dzisiaj do Was z recenzją książki autorstwa Nicole Trope, Gdzie jesteś, synku? Wydawać by się mogło, że jest to kryminał, ale jak się okazuje, bo my już tą książkę oczywiście przeczytaliśmy, to tam jest wiele, wiele różnych ciekawych wątków, nie do końca kryminalnych. Ale o co chodzi? Słuchajcie, pewna biegaczka podczas właśnie uprawiania joggingu z obawy przed burzą wpada do małego domku gdzieś na obrzeżach Australii i zastaje tam taką oto scenę. Nad leżącym na podłodze mężem jest kobieta, która właśnie trzyma... Właśnie odzwierciedlam tę scenę, jakbyś nie widział. Trzyma zakrwawiony nóż mężczyzna, jest w stanie agonalnym, bierze telefon, dzwoni po policję, policja przyjeżdża i tak zaczyna się ta książka. No musimy się dowiedzieć, czy ta kobieta zabiła, jeśli tak. Czy zabiła. Czy zabiła, ale z jakiego powodu. I to tyle wstępu. Małgośku, co się tam dzieje dalej? Tak, żebyśmy oczywiście nie zdradzili za wiele, ale jednocześnie zaciekawili. Tak jest. Słuchajcie, jestem niezwykle poruszona tą książką. Tak naprawdę głównymi postaciami są cztery osoby. I historia ma trochę swoje, nie tylko jedno, ale nawet drugie dno. A mianowicie jest postać, która się nazywa Rose. Jest to osoba, która mieszka w tym miasteczku, wioseczce, na obrzeżach gdzieś tam w górach. I jest to kluczowa postać dla tej historii. To jest jedna postać. Powiedzmy tylko tyle, że to jest bardzo starsza pani. Tak, bardzo starsza osoba, tak, trzeba to powiedzieć. Mieszka zupełnie samotnie i jej historia jest jednym z wielu puzelków, które się składają na tą całą opowieść pani Nicole. To jest jedna rzecz. Druga opowieść, druga narracja, bo wszystkie te postaci prowadzą swoje osobiste narracje. Druga postać to Casey. Casey jest córką tej pary, o której Daniel powiedział, a któraż to para właśnie jest również naszymi następnymi bohaterami. Oni są, powiedzmy, bardzo istotni, bo musimy dowiedzieć, co się w ogóle wydarzyło. I też osoba, kobieta, mama tej Casey, trzymająca ten nóż, Cecilia, ona jest też jedną z głównych postaci takich, która prowadzi narrację. Ale oprócz tego jest tytułowy... Najważniejsza. Jest najważniejsza postać i najważniejszy element tej całej układanki jest syn. Tytułowy, gdzie jesteś, synku? Theo. Tak, i warto tutaj powiedzieć, że kiedy ta biegaczka odkrywa tą scenę, chłopczyk zaginął. On ma 7 czy 8. Nie wiem, 11 chyba. Aha, 11 tak. Lat. Zaginął i jakby on jest takim naocznym świadkiem, co tam się wydarzyło i jest poszukiwany przez policję, przez wszystkich mieszkańców tej wioseczki. W tej książce powoli odkrywamy właśnie różne historie, bowiem narracja jest prowadzona przez nich wszystkich. Tak. To jest bardzo ciekawy element, on mi się niezwykle podoba, ponieważ my możemy wejść w każdą z tych postaci, możemy się dokładnie wczuć w to, co ona myśli, co ona czuje, kim ona jest. Jak Rose opowiada swoją historię, to my wiemy, czy ona cierpi, czy ona się cieszy, czy ona płacze, bo trzeba Wam wiedzieć, że Rose miała siostrę i brata. Brat naszej Rose miał autyzm. Bo właśnie, dotykamy teraz sedna tej książki. To nie jest książka, gdzie tylko odkrywamy tajemnicę tej całej sytuacji, tego zakrwawionego noża i dlaczego to się stało. Kluczem w tej książce są właśnie bohaterowie, bo jest ich dwójka, która ma spektrum autyzmu. I ten mały chłopczyk, utrudnione są poszukiwania właśnie dlatego, że chłopiec tak, boi się obcych, źle reaguje na dźwięki. Mamy tutaj... Nie komunikuje się. Nie komunikuje się. W taki klasyczny sposób on miga. No właśnie. Ja po raz pierwszy w ogóle, już abstrahując od fabuły tej książki, zdałem sobie sprawę, bo nigdy nie słyszałem o tym, że dzieci autystyczne, bo nie tylko on, tam jest jeszcze ta historia tego drugiego chłopca. Znaczy to brata Rose, który nie żyje, tak? Ale rzeczywiście przywoływane są wspomnienia o tym bracie. I wyobraźcie sobie, że właśnie chłopiec porozumiewa się z rodziną za pomocą
migania, czyli języka migowego. Tak. Co jest dla mnie jakimś odkryciem, bo nie wiedziałem po prostu o tym, że można. Nie jest to jakby rozumiem, to znaczy, nie jest to tak, schemat. Tak. Bardzo na samym końcu jest ciekawa rzecz, o której autorka właśnie pisze. Pewnie nie doszedłeś, znaczy doszedłeś, ale nie przeczytałeś. Oczywiście, że czytałem. Czytałeś wszystko. To, co ona tu napisała? No. I to jest niezwykle ciekawe. List od Nicole. Tak. Czytałeś. Czytałem. I w tym liście od Nicole jest napisane, że ona rzeczywiście zrobiła taki duży research. Ona rozmawiała z rodzinami, które mają dzieci ze spektrum autyzmu i mówi wyraźnie, że jakby wspólnego mianownika często w ogóle nie ma. Tak. Nie, ta sytuacja tych dzieci, to jest sytuacja, czy tych osób, to jest sytuacja, gdzie każdy z nich jest po prostu zupełnie odrębną jednostką, tak jak każdy z nas, każdy z ludzi. I to jest niezwykle ciekawe, że ona właśnie tutaj pokazuje, że to dziecko wypracowało z rodzicami taki model porozumiewania się. Oczywiście, to jest przepiękne w tej książce, że my, będąc właśnie w głowie Tio, możemy się dowiedzieć, co on czuje. Że ta głowa mu eksploduje od nadmiaru dźwięków, od nadmiaru bodźców, bo jest przebodźcowany, bo stąpa na przykład nie lubi chodzić w butach, bo nic nie czuje, więc chce chodzić na boso, że biega, a nie chodzi, że lubi układać swoje samochody w centymetrowe odstępy. I przy okazji tej historii kryminalnej dużo się mogliśmy się dowiedzieć takich ciekawych rzeczy. Bardzo. Ale też musicie wiedzieć, że ta książka oczywiście ma swój początek, środek i finał. Tak. Natomiast my poznajemy tych bohaterów właśnie dzięki tej narracji w sposób bardzo emocjonalny. Mhm. Bowiem córka rodziny, która studiuje, przeżywa i w innym mieście, nie mieszka już z rodzicami, przeżywa różne rozterki duchowe, czasami właściwe do tego wieku i gdzieś po drodze zagubiła się. To jest niezwykle ciekawy wątek. Zagubiła się i troszeczkę po równi pochyłej idzie w dół i ta sytuacja, kiedy dzwoni do niej policjant, mówi przyjeżdżaj, bo taka, a nie inna sytuacja miała miejsce z twoimi rodzicami i zaginął twój brat. Ona jakby determinuje zmianę w sobie. Porzuca ten hulaszczy tryb życia. No, to jest jakby logiczne, jedzie. Tak, bo musi jasne, się też dowiedzieć. Jasne, ale bardziej mi chciałem powiedzieć o, że wiem, tak zróżnicowany jest sposób emocjonalności tych narracji, że my widzimy, ja mam w głowie obrazy. Wiem, jak wygląda tak. Ta Casey, wiem, jak wygląda mama, która się jak dostaje, leży na łóżku szpitalnym, absolutnie nie chce mówić. Tak. Nic nie może wydobyć głosu, ale ta narracja, którą ona prowadzi w głowie, my słyszymy to. Cały czas jest tam bardzo natłok myśli. To jest bardzo emocjonalna książka, gdzie tak naprawdę ta zbrodnia jest takim pretekstem do zarysowania psychologicznych postaci tych wszystkich czterech bohaterów, nie? Tak, ja chciałam jeszcze powiedzieć a propos tej siostry, o której powiedziałeś, a propos Casey, co było ciekawe, myślałam, że w ogóle... Dziecka, siostry tego głównego bohatera małego. Myślałam, że w ogóle do tego zmierzasz, bo jak zaczęłeś mówić o tym, że ona idzie po równi pochyłej i my jesteśmy razem z nią po tej równi pochyłej, tam idziemy w to dno, no to z biegiem kolejnych kart, my się dowiadujemy, co ona myśli o swojej relacji z mamą. I ona bardzo wyraźnie mówi, że tata był jej ukochany, a mama po urodzeniu drugiego syna właśnie, na którego tak bardzo czekała, czy drugiego dziecka, już myślała, że to się nie uda, a tak się stało, że jednak po wielu latach walki o dziecko pojawił się Tio. I niestety ona poświęciła całą swoją uwagę, niestety, tak? Mama. Mówię cały czas o perspektywie patrzenia Casey, czyli córki, siostry, tego chłopca. Więc ona poświęciła, mama, całą swoją energię na wychowywanie tego chłopca. Jak już się okazało, że ma spektrum autyzmu, no to wiedziała, że musi po prostu całą uwagę na niego skierować, zapominając troszkę, tak? Chce ją próbować usprawiedliwić. Mhm. Że ma jeszcze w rodzinie kilka osób. Tak, i którzy też jej potrzebują bardzo. I to jest niezwykle ciekawy wątek, ta historia, którą opowiada nam Casey, jest no naprawdę... Tak, bo dzięki tym opowieściom poznajemy bliżej tą rodzinę i okazuje się, tak jak pewnie w każdej rodzinie, że ona nie jest cukierkowa, idealna,
że tam się dzieją dużo czasem niedobrych rzeczy, czasem wybuchowych kłótni, ale te kłótnie nie są zapominane. One zostawiają trwały ślad w psychice właśnie dziecka, ojca i matki, więc zdawać by się mogło, że autorka prowadzi nas jednak przez pewien moment w tej książce, że rzeczywiście mąż, żona zadźgała swojego męża. Jak jest w rzeczywistości i jak ta sprawa się rozwiązuje, oczywiście wam nie zdradzimy, bo mamy nadzieję, że tą książkę przeczytacie. Natomiast to jest po raz kolejny rzecz, to jest po raz kolejny napisana książka, która zaskakuje. Czyli ja mam takie przekonanie, że autorzy powieści kryminalnych sięgają bardzo, bardzo głęboko, daleko. Być może pewien rodzaj gatunku literackiego, jakim jest kryminał w tej takiej klasycznej wersji, się troszeczkę wyczerpał, więc potrzeba jest właśnie bardzo psychologicznych postaci, dużych emocji, ale związanych nie z krwawym opisem miejsca zbrodni, tylko z tym wachlarzem odczuć, przeczuć i zachowań tych głównych bohaterów. I w tej książce, czytając ją, na pewno tego nie brakuje. Tak. Jest to... Ja jestem też do tego chciałam się odnieść, co powiedziałeś. Jest to na pewno kolejny kryminał, który czerpie z psychologii, tak. Czerpie z profilerów trochę, bo mi się wydaje, że teraz bardzo dużo się mówi o psychologii w ogóle w świecie. O psychologii, psychoterapii, o tym, że ludzie są zróżnicowani, o tym, że mogą mieć różnego typu zaburzenia, że mogą być po prostu różni i przez to są wyjątkowi. I trochę tak postrzegam tutaj autorkę, że ona zaczerpnęła właśnie do tego świata rodzin, które mają... Borykają się z dziećmi, czy też z najbliższymi, tak. Ze spektrum autyzmu akurat w tym przypadku. I postanowiła to wykorzystać, żeby pokazać tego właśnie chłopaka jako takiego, który też sobie radzi. Tak. I właśnie może dzięki tam... Zobaczcie. Radzi sobie całkiem nieźle, tak. I wiecie, ja wam powiem coś takiego, że być może wielu z was, bo jak wiecie, ja się tym interesuję, mnie psychologia pociąga, fascynuje, ale być może wielu z was nie sięgnęłoby po taką literaturę, która traktuje właśnie o autyzmie, o różnych innych... Zaburzeniach, o różnościach, tak? No, tak? Nawet nie wiem, czy to dobrze jest, że nazywamy to zaburzeniem. Natomiast na pewno są takie osoby, które sięgają po kryminały, po obyczaje, po romanse i super, super, że się czyta. Ale dzięki tej książce mają szansę dowiedzieć się czegoś więcej, nie tylko kryminalnie, bo ja myślę, że to jest bardzo rzetelnie opisana. Tak, co się dzieje w umyśle dziecka. No właśnie, ja jeszcze raz podkreślę, że to jest tak dobrze napisana narracja tych wszystkich osób, że my naprawdę przenosimy się do umysłu dziecka, tam 10-letniego czy 11-letniego, przenosimy się do tej nastolatki, przenosimy się do umysłu niemówiącej mamy, no i do umysłu też Rose, której historia, słuchajcie, jest bardzo ważna, ale też jest bardzo dramatyczna. Tak. To jest historia, która trochę być może pokazuje znowu małe miasteczko, krztuśne, duszne towarzystwo. Nikt nic nie mówi, wszyscy wiedzą, ale nie mają odwagi. Więc tu w tej książce absolutnie się wszystko zgadza. Powiem wam, że ja tą książkę znowu przeczytałem bardzo szybko. No zresztą ja Małgosia też. Małgosia... pochłonęłam w ciągu tak naprawdę jednego dnia. Więc... To też świadczy o tym, że tempo i treści, które są w tej książce, są po prostu bardzo interesujące i ciekawe, tak? Ja jestem zdania, że to jest powieść, taki thriller, może psychologiczny. Ja nie wiem, czy gdzieś taki... A, ja wiem, co chcesz powiedzieć. Wiem. Ale o tym będziemy mówić w zupełnie innym filmie, Małgośku. Zresztą już bardzo, bardzo, bardzo niedługo. No słuchajcie, polecamy wam tą książkę bardzo serdecznie. Gdzie jesteś, synku? Nicole Trope, wydawnictwo Filia, po raz kolejny stanęło na wysokości zadania. I co? My dzisiaj mamy jeszcze takie obowiązki rodzinne. Idziemy na winobranie. Na winobranie, bowiem nasi sąsiedzi zadecydowali, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy winogrona będziemy
chociaż troszkę pada i tak sobie myślę, że może jednak to się nie uda. Uda się. A Was zachęcamy, bowiem taka mżdżysta pogoda do zrobienia sobie herbaty, ciepłego kocyka, na fotel, na kanapę. I książeczka. I książeczka. Być może ta, a jak nie ta, to każda jest. Dobra, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.